Alicja Biała, ujęcie pierwsze. Przez pewien czas byłam tu prawie sama, no więc zamieszkałam na wyspie ze względu na to, że nie chciałam chodzić w mieszkanie i do pracy, więc spałam w sumie prawie na rusztowaniach. No i wstaję rano. Zazwyczaj mnie ktoś obudzi, bo na przykład wierci w betonie. Więc taki mój naturalny rytm, budzę się z kimś, kto jako pierwszy zaczyna pracować w budynku, zazwyczaj jest to o 6 rano. Potem wypiłam 4 kawy, sprawdzam maile i wchodzę na rusztowania. I tak do 20. Inwestor wyszedł z propozycją muralu, ze względu na to, że na oryginalnej kamienicy wcześniej tutaj był mural, więc jakby założenie było takie, że chcemy być street artowi otwarci i też, żeby trochę jakby uspokoić taką dużą bryłę twardą, żeby dodać coś, co jest bardziej otwarte na ulicę i na to, co się dzieje też na dworze. W pierwszej ścianie są pola i lasy i tam są też namalowane postaci ze starych fotografii z Wyspy Słodowej, więc trochę taka kalkomania się z tego zrobiła w pewnym sensie i też zaglądamy w historię i w to, jakby patrzymy na twarze ludzi, którzy tu kiedyś byli, mieszkali. A potem na suficie pierwszym jest woda, czyli jakby te pola przechodzą w morze, więc patrzymy do góry i widzimy morze. Potem to przechodzi na kolejną ścianę, która jest na wysokości już 16 metrów i są to góry, a na końcu jest niebo. Chciałam, żeby to było trochę takie puzzle, że nie ma jednej narracji. Bardzo unikam takiego przyjścia i powiedzenia, a chodziło mi o to, a o to chodzi, żeby właśnie każdy sobie usiadł i opowiedział swoją opowieść. Jest tam wiele postaci, jest to bardzo duża przestrzeń. No i założenie jest takie, że jeżeli ktoś tam przyjdzie, nie wiem, na drinka, czy zje tam obiad jakkolwiek, czy tylko będzie przechodził, że się zastanowi po prostu, o co chodzi i sobie sam coś opowie, a jeżeli z kimś pójdzie, no to będą dwie różne już narracje, albo więcej. No i wydaje mi się, że to jest trochę takie też podobne do takiego siedzenia, zresztą na Wyspie Słodowej, na ławce po prostu, nie? Że siedzisz i się zastanawiasz, skąd są ci ludzie, o co im chodzi, jak żyją, z czym się cieszą. No więc mam nadzieję, że trochę tak samo z tym muralem, co już chyba trochę działa, bo od kiedy można chodzić na wyspę, a powoli już można, to ludzie wchodzą i patrzą do góry i zastanawiają się, słyszę, jak dzieci tłumaczą mamie, co tam jest, i to jest strasznie fajne, nie? Znaczy, że działa. Cieszę się bardzo, że ostatecznie jakby zaufano mi, ze względu na to, że de facto to, co powstało ostatecznie przez te ostatnie 2 miesiące, odbiega dosyć mocno od tego początkowego projektu i wizualizacji, które zrobiliśmy. Oczywiście i symbole, które się tam powtarzają, Święta Klara, poszczególne kwiaty są nadal, ale dużo rzeczy dodałam, dużo wyleciało, kolorystycznie się też trochę pozmieniało. Dom, wolność, samotność.